Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z lagiem się witam oczywiście na ekranie. Z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Lecimy dalej, eksplorując tę misłeczkę. O, ty synu, ty. Co, na plecy mi chciałeś wskoczyć? Boże, irytują mnie, naprawdę mnie irytują te przyciny. Dusza dumnego rycerza, to mi się akurat podobuje. Jak już tu jestem w sumie obok ogniska, no to rozpalmy sobie za friko pochodnie. No i zapalmy tam lichwiarz. Czy tam w sumie lichtarz, a nie lichwiarz. Co gadam za głupoty. Żegnamy się z pajączkiem. Jeśli ktoś ma arachnofobię, to ta lokacja nie jest dla niego. Bo jak widać, tych pająków jest tutaj sporo. No, zwiędłe zioło z... Ej, to jest chyba coś nowego w sumie. Pokażmy, zwiędłe zioło... Tak, to jest nowe. Uschnięta łodyga zioła zmierzchu przywraca dużą liczbę użyć zaklęcia. Kwitnące zioło zmierzchu może zdziałać cuda, ale usycha w mgnieniu oka. Oczywiście nie trzeba dodawać, że znalezienie go jest wyjątkowo, że znalezienie go to wyjątkowo trudne zadanie. Nienawidzę tych magów w tej lokacji, nie? Nawet sobie tutaj zamiast dzwonka wezmę sobie łuk, bo przyda mi się o wiele bardziej. Spróbuję to ustrzelić. No i poszła. Za wolno. Czy to już widać? Tak, jest ten wielki lej. Uprzedzając pytania. Jeśli tam wpadniecie, nawet jeśli leciutko zahaczycie nogą, będąc tam na dole, momentalnie giniecie. Także bardzo uważać. Dobra, tutaj póki mogę, to się pobawię w snajpera i z chęcią zdejmę tego frajera. Chciałbym się zabić, tylko w sumie nie wiem, co to dawało. I tu jest zadziwiająco spokojnie. Powinno być tu jeszcze ze dwóch takich magów. I to tylko na górze. Tutaj cisza. Go. A, tak jest! Dokładnie. Napieprzają się. Kurde, zapamiętam, komu musiałem pomóc. Czy Peyton? Nie, musiałem chyba pomóc Creightonowi. Dobra, to... Sorry, Peyton? Niestety, ale musisz zginąć. No ale oczywiście Creighton nie dożyje do końca też. Ucznia pojeta cierniowy pierścień i żywica węglowej sosny. No dla ciebie to na pewno. Klucz do celdorskiej kryjówki. Dobra, to w takim razie panu już też dziękujemy. Stalowa maska Creightona. Zdobyłem co chciałem, a więcej od ciebie nie potrzebuję.
A sam też nie dostarczałeś zbytnio dowodów, że tak powiem, na... Może nie na swoją wiarygodność, ale bardziej na fakt, że miałbym chcieć ci ufać. No a tak, obaj zostali zabici. Pośrednio przez... W sensie, no, trochę... Jeden przez własną głupotę, a drugi trochę przez swoją chciwość. Chyba. Ta opcja. O, proszę, kolejna. Tutaj powinien być... Tutaj powinien być taka hybryda. Dobra, tu jest ta hybryda. Widzicie? Pająk się nadział sobie typa i tak sobie z nim żyje. O, tutaj takie trochę, taka podpucha. Chcę powiedzieć. Dawaj, gin. Duży domek titanitu. Tutaj przejście. Mamy ten lej. Spająk. Okej, na szczęście mnie nie zaatakował. Tutaj przejście. Serio, ten trup dopiero teraz spadł? Aha. Aha, mam przejście, które nie daje mi totalnie nic. XD. Aha, to jest wajcha. Dobra. Wajcha opuszcza mi tutaj. A, skrzynuli mi opuszcza, dobra. No kurde, już myślałem, że się uda tak to obejść. Ale widzę, że nie bardzo. O, dobra, teraz wylądowałem gdzie chciałem. I w skrzynuli. Rytualna obrączka południa plus jeden. Okej. Dla mnie spoko. Dobra, i teraz tak, tutaj jak zejdę, no to już się na górę nie cofnę, no ale w sumie już teraz się i tak też nie cofnę, bo to co jest w tym trupie, tak więc... Elo. Out. Kolejne. Hybryda. Przecież czy to jest hybryda, czy to jest po prostu pająk, który dosiada sobie trupa? Bo nawet to nie wygląda jakby żyło, tylko to jest po prostu trup przebity chyba kłem pająka. Żeby ten pająk mógł się na nim trzymać. Dobra. I gdzie to? Żegnam. Dobra. Gdzie mnie to prowadzi? Gdzieś na pewno. Tutaj pusto, a tutaj... A, to jest ten trup, okej. Dużo domek titanitu. No, po moim trupie. Dobra, gdzie ma ta kryjówka? Było tu, czy to było obok? Dobra. Grudka tytanitu. Szczątki czegoś dużego, to jest pewne. Ty, nie no, dobrze słyszałem jakiś... Bo jakieś uderzenia, by taki trzepot skrzydeł. Przełożę z widy. Aha, za ciężkie, aby otworzyć. Widzicie to? To się tak nie rusza bez powodu. To mnie nie powinno zabić, ale... No, w razie czego... Może tak w miarę prosto?
Dobra. Nie wiem skąd by się tu w ogóle tyle piasku wzięło, nie? Ale... O, i to będzie ta kryjówka. Dokładnie. Co właśnie, a propos klucza. Sprawdźmy jeszcze jego opis. Klucz do seldorskiej kryjówki. Głupców, którzy trafiają do Celdory, nie mając pojęcia o starożytnych zdarzeniach, które nadal nękają tę zatokę, dotykają straszliwe deformacje. No, chyba właśnie widzieliśmy kilku ziomeczków, którzy tutaj trafili. Ciekawa pułapka. To będzie co, to samo? Tu akurat nie. Zdobione rękawice. Zardzewiała moneta. Ta moneta tak na wyrost trochę. Zdobione. Słyszę jakieś ataki, jak nic. A nie, to ci tutaj drillują. Okej. Okej, gwoli ścisłości, nie było ich tutaj na konsoli, ale to jest też dalsze przejście. Ja bym chciał do Kowala się jeszcze udać, ale to może... A to dobra, to po prostu od Ognicha pójdę inną drogą. Czyli co, oni chyba kopią ten kryształ, tak mi się wydaje. Zobaczmy te rękawice. Kamienne rękawice ozdobione dziwnym pismem. Mówi się, że przynoszą właścicielowi szczęście. Bogaty kupiec Fiorenza przez całe życie szukał tych rzadkich i cennych rękawic, ale to nie on je odnalazł. Efekt? Szansa na że zwykły atak stanie się krytycznym. O, a to miło akurat. Ciekawe, czy da się... Czy da się? Ciekawe, jak ten efekt w sumie wygląda w praktyce. Dziękujemy. Na konsoli tutaj na górze były dwa te trupy dosiadane czy no tak, no. Nawet dosiadane, tylko bardziej kontrolowane. Dłomek, sztaba i grudka. Czekaj, co? Cztery sztaba tu było? I zjadłem taki armor, że to mi praktycznie nic nie robi. Serio, znalazłem kolejną sztabę? Rudy, rudy. Tak, kolejną sztabę znalazłem. No nie wiara. Jeszcze więcej pajączków, kolejny znak przyzwania. Dobra. No to tak. Dziękujemy oczywiście wszystkim tym jegomościom. Sztylet obronny. Czy ja chcę wiedzieć, jak to się znalazło w tym pająku? Chyba tak średnio. Dobra, wszyscy pokonani. Tutaj zamknięte, do tego klucz zdobędę później. Dusza bohatera, świetnie. Tutaj mamy jakiś przedmiot. A, zatruta strzała. Nie. Mech. Dobra, frajery zdjęte. Łowczyni głów O'Hara. Okej. Dobra, czy tutaj oba pociągnięcia otwierają przejście? Tak, ale z tej strony mamy to coś. Okej. A z tej strony...
O proszę. Mroczny duch. Że może nie, nie mroczny, tylko ten, to jest po prostu czerwony fantom. Nic więcej. Pewnie blokuj uderzenie kill-offem swoim. Myślę, że będzie backstab, ale niestety. No ale to był błąd fantomku. Kogoś wiedząca do domu, spoko. Czy ja chcę wiedzieć, czemu go ktoś tam zamknął? Chyba nie. Dobra, łyknę sobie kolejnego boskiego błogosławieństwa. Przeoszczędzę na Estusach. I patrzcie to! Patrzcie to! Tę wielką pajęczynę! Nie? Masakra. Ja nie chcę wiedzieć, ile to coś było przez te pająki robione. Ale patrzcie, jak to jest wytrzymałe. Ja mogę potem normalnie przejść. Ja mógłbym na to spaść, to jest traktowane jak podłoga. To jest masakryczne, jak dla mnie. No, ale pająków jest to oczywiście w trzy dupy. Kolejna pochodnia. Mówię, w momencie, w którym ktoś ma arachnofobię, to akurat tego bossa... No, nie wiem, czy uda mu się pokonać. I to nie ze względu na jego przydopasów, czyli właśnie na te pajączki, a właściwie na charakter samego bossa. Gdyż jego wygląd też jest niecodzienny. Dla takowej osoby pewno przerażający. Z tego opisu pewnie już zdążyliście się domyślić, jak ten boss wygląda. Ale za chwilę i tak zobaczycie go w pełnej krasie. Bo właśnie w tym miejscu z nim zawalczymy. Chodzidło prostaka. Spoko. Kolejne pająki. To co? Po ostatnią duszę w takim razie. Freya, ulubienica księcia. Proszę, to jest boss, który nie jedną osobę, która boi się pająków, pewnie przyprawi być może o zawał serca. Dobra, czy ona pluła kwasem? Nie jestem pewien. O, Jezu, jak ja tego ataku nie znoszę. Dobra, czy ten nóż coś robi? Wiele. Dobra, nie, tego nie mogę uniknąć. Ale patrzcie, kurde, pluje trochę jak Sef, nie? A dobra, piromancer widzę. Nawet ją mocno krzywdzi. Okej, nieblokowalne. Super, na mnie działała ta pajęczyna, no. Healuj się. Healuj się. Ona w ogóle ma dwie głowy, nie? Jedna jest tu, druga jest tam. Z
skończy mi się kule, dobra. Spróbuję pokos wykorzystać. O, nie taki zły! Kurde, akurat zabrała łeb, no i nie zaliczyło do major. I tego też nie zaliczyło? Dlaczego? Powinno. Kurde, i łeb jej urwałem, ale jej nie zabiłem, no. Jak na złość. Wszędzie pajączki dookoła. Uciekamy, 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 uciekamy. No i oczywiście zdarza mnie trafić. Out, 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 out! No kurde! Ej, no ani nawet nie próbuj. No nie! Co za skam! Zrobiłem unik przed tym! No prawie ją za pierwszym razem zabiłem! Jakby mi wszedł ten jeden pokos, to bym ją zabił, no! Jezu, jak ja tego nienawidzę w takich walkach! No tak, jeszcze oczywiście checkpoint mam w tym miejscu. No, dawaj. Jakbym od tego zginął, to bym się aż wpienił, nie? No dobra, dusza ulubienicy księcia Frey. Wy... dupiać mi z tym... tam... w pizdu! Do widzenia! Tam twoje miejsce! Tu w ogóle, patrzcie. Ty co, pomsty chcesz? Wielka dusza zdobyta. Co to się stanęło? Tu widzicie, mogę coś jeszcze zrobić, ale na ten moment nie jestem w stanie. Tutaj patrzcie. Wielki smok. Być może ciało zachowane jeszcze z czasu, kiedy Gwyn walczył ze smokami. Kto wie. Dobra, gdzie jest? Tu jest chyba to. Tak, tu jest to przejście. No to cóż, za... wygraną kolejny Divine Blessing wbije, a nawet, że się jeszcze na powrót człowiekiem stanę. I troszkę bardziej odnowię. To było trochę zbędne, no ale niech jest. I uwaga, tutaj niby nowa lokacja, bo prywatna komnata Lorda, ale tak w sumie to nie jest to zbyt duża lokacja. Bo tego typu po prostu trzeba zabić. On się nie odradza. I mamy trasowy klucz, starą pachnącą gałąź i kwarcowy pierścień mroku. Ten klucz otwiera te drzwi właśnie, które w tym pomieszczeniu z tymi pająkami były zablokowane. A tu prawdopodobnie właśnie najpierw ta cała Freya się mieściła, zanim fragment duszy Sefa się do niej, że tak powiem, przyczepił. I potem ewoluowała w to coś. A teraz uwaga. Patrzcie, co się stanie, kiedy rozpalę to ognisko. Czy to rzeczy, kiedy spróbuję. No hej.
No, jeżeli się tego nie spodziewacie, to naprawdę ten gość może nieźle nastraszyć. Jeszcze się nie przedstawił i ja, mimo iż wiem, kto to jest, nie zamierzam go jeszcze przedstawiać. Niech gra sama to zrobi. I wiem, że on w pewnym momencie sam się zamierza przedstawić, no ale to... kiedy indziej. I okej. Rozmawiamy w takim razie teraz z Herald. You are blessed with a myriad of souls. Bearer of the curse, make your way to the castle. If you find an Estin, over where, what? Dobra, nic nowego. Nie wiem, po co ja w to wlazłem, skoro mam maksymalny poziom. Butelki nie ulepszę. Bearer of the... seek so, seek the lest the... No co, teraz naszym celem jest właśnie zamek, do którego możemy dojść z Puszczy Cieni, ze zniszczonego rozwidlenia, idąc w lewo, zdaje się, ale na razie jeszcze nie będziemy się tam wybierali. Jeszcze, bo póki co, jeszcze przejdźmy się do tego kowala, bo do samego zamku, myślę, dopiero w kolejnym odcinku się wybierzemy. Ja teraz bym chciał jeszcze rozmówić się z tamtą naszą panią Kowal i zobaczyć, co mogę na ten moment u niej wykupić. Kolejny sztylet obronny, w sumie w ogóle głupotę zrobiłem, bo nie wyciągnąłem w ogóle dusz z schowka. Zobaczmy, stary zabójca smoków, rzecznica, a dobra, w sumie skata to chyba niewiele, o ile cokolwiek zrobię. No ale całą resztę chcę też powyciągać. No i dobrze. Mamy wszystko. Otwieramy przejście. Ponownie mordujemy pająki. Gin! Tutaj. Łuk będzie lepszym wyborem. Headshot. Jeszcze nie sięgło. Skubaństwo. Okej, tutaj drobna pułapka. Chcecie zabrać kość, a wyskakuje 3. Myślałem, że jest 5 pająków, ale... albo 3. Pan, żebyś nie przeszkadzał, to się ciebie pozbędziemy. Ten pająk raczej nie będzie robił problemów, ale... tak na wszelki wypadek. Tutaj jest oczywiście bazylion. Ciężko trochę przeoczyć. Jeszcze na strzała dał się zabić, spoko. Dobra, teraz tak. Nasza pani Kowal była... podała się tutaj. Tak, już ją widziałem. Poważnie, teraz łucznik. Opatrzcie, o ma tą kuszę Avelyn, którą... nie wiem, czy zgarnąłem z jakiegoś tego, czy... nie, bo nawet nie kupiłem, ale... nie, no mam po prostu tę kuszę.
Czyli, no to w sumie czyli jestem ciekaw, co takiego znajdę właśnie na miejscu, gdzie na konsoli znalazłem te klucze. No ale do tego najpierw będę musiał dojść, no. Także, żeby nikt nam nie przeszkadzał, kulturalnie zamknę ze sobą drzwi. Tylko niekulturalnie zniszczę to, żeby zabrać mi z tego motela, no tak trochę. Mech? Tutaj... W sumie nie wiem, czy jest coś godnego uwagi. No to na pewno kiedy stoją powoli pierdolca. No ale co? Mamy Ornifex i mamy pełno dość creepy lalek. Rozumiem mi to aż za dobrze. I właśnie, tutaj możemy kupować od niej bronię, jak u każdego kowala. Tak więc co? Murakumo bierzemy. Partyzanę chyba mam, ale na wszelki wypadek zabiorę. Bliźniacze ostrze, tego chyba, w sensie tej wersji chyba nie mam. Łuk kompozytowy, tego nie mam. Ciężką kuszę akurat mam. U niej ogniste możemy strzały kupować. Zioło i motylek. Samonaprowadzająca strzała, materia dusz oraz kontrolę upadku. Kontrolę chyba mam, ale wezmę, tak na wszelki wypadek. Materii nie mam. Zwykłej, chyba kryształową. I samonaprowadzającą strzałę, tak do kolekcji. Naprawiać nie muszę. Mogę oczywiście wzmocnić sobie zbroję i tak dalej. Myślę, że na tą tarczę się przerzucę w kolejnym odcinku. Popatrzcie, 100% obrażeń niwelowanych przez od ognia. To jest naprawdę spoko rzecz. Mała tarcza kapłana, zwykłe zaklęcie, to są skalicami, dobra. Łuk kompozytowy. No właśnie, krótki zasięg, ale większe obrażenia. Ale chyba niewiele większe. Ale to mnie akurat nie interesuje. Wymiana. I teraz muszę... A dobra, czyli ona nie ma żadnych zaklęć, ma tylko bronię. Dobrze. Co my tu mamy? Wielki łuk zabójcy smoków. Włócznia zabójcy smoków. Okej, czyli dobrze, a nie, to jest ze starego króla, nie zabójcy. Dusza starego żelaznego króla, przegniłego. Frej, starej wiedźmy, ulubienicy księcia i zaginionej grzesznicy. I tak zamierzam zrobić wszystko, ale myślę, że klingę chaosu weźmiemy sobie za darmo. W sensie, oczywiście to nie jest wszystko, co ona ma na wyposażeniu, bo kiedy przyjdę z nowymi duszami, no to będzie miała tego więcej. Ale na ten moment tylko tyle mogę od niej... Nie wiem, czy wyciągnąć to jest dobre określenie. Na tyle mogę od niej zgarnąć. Dobra, jeszcze tutaj te 7. I powinno być... Wystarczająco, żeby kupić wszystko, co ma aktualnie na stanie, czyli miecz grzesznicy, pajęczy kieł. A, dobra, to z obu tych, no ale Frey i tak pokonam drugi raz, więc tak to zrobię. Dusza przegniłego, dusza starego żelaznego króla, dusza starego zabójcy smoków oraz dusza starego króla. No i sprawdźmy po kolei. Podobno wielki łuk służył do zabijania starożytnych smoków latających wysoko nad chmurami. Jest niezwykle duży i bardziej niszczycielski niż jakakolwiek inna broń dystansowa. Strzelanie z tego łuku wymaga użycia kotwicy stabilizacyjnej, co zajmuje sporo czasu, kiedy to strzelec pozostaje bezbronny. Potrzeba do niego wielkich strzał. Włócznia zabójcy smoków.
Runka wykonana z duszy starego zabójcy smoków. Włócznia rycerza zwanego zabójcą smoków została zaklęta mocą błyskawic, by rozbijała kamienne łuski smoków. Silne ataki ujawniają jej ukrytą moc. To jest oczywiście włócznia. W sensie, no nie jest to włócznia samego Ornsteina, ale jest to nawiązanie właśnie do tej właśnie włóczni. Bo to jest właśnie włócznia bardziej tego starego zabójcy smoków. Młot Żelaznego Króla. Wielki młot wykuty z duszy starego Żelaznego Króla. Czubek wykonano ze stopionej skały. Ciało starego Żelaznego Króla stało się naczyniem, które zrodziło krwawą ziemię. Kamienny czubek powstał z zastygłej lawy z wciąż tylącym się rdzeniem. Silny atak uwalnia wewnętrzną moc. Nóż rzeźnika. Dziwnie duży nóż rzeźnicki. To nie standardowa broń, ale na pewno zabójcza. Absorbuje zdrowie wrogów. Kto przy zdrowych zmysłach mógłby stworzyć coś takiego? Może lepiej nie dociekać, jak używano go w przeszłości. Pajęcza nicz, czyli miecz, który stworzę. Miecz wykuty z duszy ulubienicy księcia Frey, jego przypominająca igłę Klinga, może z łatwością przebić nawet najtwardszą zbroję. Powiada się, że książę ekscentryk, zafascynowany pająkami, postanowił przyjąć postać daleką od ludzkiej. No, widać było. Klinga chaosu, katana nieznanego pochodzenia, obrażenia zadawane wrogom ranią też jej właściciela. Dziwny wzór na ostrzu wskazuje na złowrogie właściwości tej przeklętej docna broni. To hipnotyzujący wir i samotna dusza. No, Klinga właśnie może zadawać bardzo duże obrażenia, ale trzeba się właśnie liczyć z tym, że sami możemy też dostawać po mordzie i to tak naprawdę na własne życzenie. Pajęczy kieł, zakrzywiony miecz, dobra, pokryty lepką niczą, rozrzucony przy każdym silnym ataku, co spowalnia ruchy wroga. I miecz zaginnej grzesznicy. Ogromny miecz wykuty z duszy grzesznicy, jego ostrze wysysa życie z osoby, która go nosi. Prawdziwa natura tego miecza pozostaje nieznana nawet dla samej zaginionej grzesznicy. Ci, którzy wybiorą ten miecz, będą dzielić brzemię nieprawości zaginionej grzesznicy. Zadaję miecz właścicielowi. Okej, tego na konsoli nie było. W sensie to był po prostu miecz, który zadawał sporo obrażenia. Ale nie zadawał mi damage'a. Wielki miecz ma samą typu... Co to robiło w ciele pająka? To jest bardzo dobre pytanie. No to cóż, ode mnie to będzie tyle. Ja w takim razie wracam do Ognicha, lecę jeszcze raz pokonać Freję. No a ode mnie, jak już wspomniałem dosłownie chwilę wcześniej, to będzie tyle. Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls z Call of the First Sin. Cześć!